Myśleliście kiedyś, co zobaczylibyśmy, gdyby w naszych czasach miało dokonać się pierwsze Boże Narodzenie? Jak wyglądałoby przyjście Zbawiciela na świat w czasie trwania pandemii, ograniczonego kontaktu i zdalnego nauczania? Myślę, że historia zaczęła się w niebie jakoś tak. Pewnego dnia Bóg popatrzył z niebieskiego balkonu, kręcąc głową na wszystkie złe rzeczy, które ludzie robili na ziemi. Ech, nie myślałem o tym, gdy stwarzałem ziemię. Czuję się tak daleko od moich dzieci. Czemu? Trudno przyjaźnić się z ludźmi, bo nie podoba mi się to, co robią. Myślę, że już czas. Czas? Na co pan? Czas, abyśmy wkroczyli. Mamy zbierać wojsko, panie? Zmusić ich do słuchania? Nie, nie wyślemy armii. Tylko jedną osobę. Kogo? Świetnie, tego się nie spodziewają. Panie, jeśli tylko jedną osobę, to musi być ktoś silny i potężny. Tam jest bardzo dużo ludzi. Nie, nie musi być silny. Przyjdzie na świat jako niemowlę. Niemowlę? Świetnie, tego się nie spodziewają. Panie, ten plan jest dość ryzykowny. Niemowlę jest małe i słabe. Musi urodzić się wśród ludzi, którzy się nim zaopiekują. Może u jakiegoś władcy, potężnego króla? Myślałem raczej o skromnej dziewczynie, o sercu pięknym i pełnym odwagi. O skromnej dziewczynie? Świetnie! Tego się nie spodziewają! Panie, widzę, że chcesz zaskoczyć świat. Nikt nie będzie oczekiwać dziecka prostej dziewczyny. Ale co dobrego może uczynić dziecko? To nie będzie zwykłe dziecko. Wysyłam tam księcia niebios. Księcia niebios? Naszego księcia? Twojego syna? Świetnie! Tego się nie spodziewają! To zbyt ryzykowne, wysłać księcia niebios jako niemowlę, urodzone nie u króla, ale prostych wieśniaków. Książę nie może urodzić się w chacie, musi urodzić się w pałacu. Masz rację, nie powinien się urodzić w chacie. Urodzi się w stajni. W stajni? Na sianie? Świetnie, tego się nie spodziewają. Panie, jak wszyscy się o nim dowiedzą, co jeśli ludzie go nie zauważą? Ci, którzy będą go szukać, znajdą go. A jego misja zbliży ludzi do mnie. Nawet jeśli robią coś naprawdę złego, gdy książę wykona misję, nie będą już mogli wątpić w moją miłość. Zostawimy jakieś wskazówki dla szukających? Jak w gwiazdach? Podpowiedź w gwiazdach? Czemu nie? Jedną dużą, która na niego wskaże. Możemy dla niego śpiewać? Możemy. Prosimy, powiedz, że tak. Bóg spojrzał na ich twarze i dotknęła go ich miłość do księcia. Dobrze. Możecie śpiewać. Tak. Ale nie przed całym światem. To byłoby dziwne. I nie przy królach czy władcach. A może jakimś uczniom? To fajny plan. Bierzmy się do pracy i uradujmy ich. Świetnie. Tego się nie spodziewają. W pewnym małym miasteczku po południu zdarzyło się coś nieprawdopodobnego. Młoda dziewczyna, Miriam, w zaciszu swojego skromnego pokoju przeglądała blogi kulinarne. Rodzice dzisiaj późno wrócą z pracy. Może zrobi im niespodziankę i upiekę coś pysznego? Co my tu mamy? Szarlotka na kruchym spodzie z kokosową kruszonką. Czekoladowe babeczki z wiśniami. Sernik z rosą. Wszystko takie pyszne. O jest!
Mam w lodówce dużo jajek. Zrobię królewskiego keksa. O, coś się stało z moim komputerem. Zawiesił się czy co? Halo, Miriam, dobrze mnie słychać? Halo, widzisz mnie? Tak, widzę i słyszę. Czy my się znamy? Kim ty jesteś? Jestem aniołem. Mam na imię Gabriel. Mam dla ciebie bardzo ważną wiadomość. Bóg wybrał cię na matkę swojego syna. Jesteś zainteresowana? No dobra, fajnie. Ale czy dam radę? O nic się nie martw. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Twój syn będzie wyjątkowy. Będzie synem najwyższego, a jego panowaniu nie będzie końca. Daj mu na imię Jezus. To imię wybrał dla niego Bóg, jego ojciec. Dobrze, ale co mam robić? Mam przecież narzeczonego. Mam już ustaloną datę ślubu. Jakiemu to wszystko wyjaśnię? Nic się nie martw. Ja się tym zajmę. Wszystko mu wytłumaczę. To ci historia. Po rozmowie z aniołem w życiu Miriam zaszło wiele zmian. Wyszła za mąż, zamieszkała z mężem, a po 9 miesiącach, gdy zbliżał się już czas narodzin Syna Bożego, Józef chciał zawieźć ją do szpitala. Okazało się, że nie jest to takie łatwe. Ze względu na pandemię wiele szpitali przekształcono w zakaźne. Trzeba było szukać takiego, w którym Miriam mogłaby urodzić. Witajcie kochani, jesteśmy w podróży od rana. Szukamy szpitala, który zechce przyjąć Miriam. Dzisiaj jest już wyjątkowo ciężko. Miriam jest bardzo słaba, ma bóle. Może nawet dzisiejszej nocy urodzi. Martwię się bardzo, bo nie wiem co mam zrobić. Jest już późne popołudnie, pogoda się zepsuła. Jest bardzo zimno. Z godziny na godzinę sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Zapadł zmrok, a Józef nie mógł znaleźć żadnego szpitala. Ale poczekajcie, bo chyba mamy jakieś dobre wieści. Witajcie kochani, to znowu my. Nawet nie wiecie jak jestem szczęśliwy. Sytuacja była beznadziejna. Na dzisiaj musimy zakończyć nasze poszukiwania. Szukałem miejsca, gdzie moglibyśmy spędzić noc. Udało się nam znaleźć opuszczoną stajnię. Może rewelacji nie ma, ale jest dach nad głową i miękkie siano. Trochę martwimy się, co się wydarzy dzisiejszej nocy, ale nie tracimy nadziei. Tyle na razie. Pa! Tak jak przewidywał Józef, tej nocy na świat przyszedł Jezus. Wielka radość zapanowała w niebie. Radość, którą trzeba było się podzielić z innymi. Ej, pani już się wylogowała. Ta matma, dzisiaj to jakaś masakra. Głowa mi normalnie spuchła. Wy to w ogóle rozumiecie te zadania? Bo dla mnie to jakiś kosmos. Ja w sumie trochę łapię, ale na kartkówce może być kiepsko. Dobra, przestańcie już o tej szkole. Trzeba trochę pożyć. Ja to długo nie pożyję, bo jak mama się dowie, że we wtorek kartkówka, to nie da mi spokoju. Ja już dzisiaj daję sobie luz. Pogram w Minecrafta. A mi dzisiaj siostra obiecała gofry z bitą śmietaną i owocami. Ty to masz dobrze. Mojej to się nic nie chce. Hej chłopaki, mam jakiś problem z łączem. Chyba mnie za chwilę wywali. I też coś przerywa. Słyszycie mnie? Hej chłopaki, przepraszam, że przeszkadzam, ale mam dla was newsa. Jak usłyszycie, to padniecie. Dzisiejszej nocy narodził się Syn Boży Zbawiciel. Musicie to zobaczyć, bo to niebywałe. Podrzucam wam linka do relacji na żywo. Klikajcie, nie czekajcie. Hej chłopaki, ale czad.
Tego się nie spodziewałem. Musimy to zobaczyć. Dziękujemy, że jesteście z nami. To właśnie wy jako pierwsi możecie zobaczyć nowonarodzonego Syna Bożego. On jest ratunkiem dla świata pogrążonego w grzechu. On jest znakiem Bożej miłości. Ofiarujcie mu w darze swoje czyste serca. Kończymy już. Cieszymy się, kochani. Niech nasza radość nie ma końca. Nie zostawiajcie tego dla siebie. Dzielcie się tą radością. Przesyłajcie innym linka. Niech cały świat się dowie, że Zbawiciel przyszedł na ziemię. Wiadomość o narodzeniu Bożego Syna rozchodziła się w błyskawicznym tempie. Ludzie przekazywali sobie wiadomości, przesyłali linki, tworzyli grupy. Każdy z relacji Józefa z radością przekazywał ją innym. Informacja obiegła świat. Sytuacja w moim kraju jest poważna. Mamy wielu zakażonych. W szpitalach powoli zaczyna brakować miejsc. Mamy również braki w personelu medycznym. Na jutrzejszym spotkaniu musimy omówić strategię działania na najbliższe dni. Nasz rząd odbył już takie spotkanie wczoraj i podjął kilka ważnych decyzji. Utworzyliśmy dodatkowy fundusz na rzecz szpitali tymczasowych z większą ilością łóżek dla nowych pacjentów. Zaproponowaliśmy większe wynagrodzenie personelowi medycznemu. Badania nad szczepionką dobiegły końca. Ale jak wygląda jej dostępność? Komisja Europejska zawarła już 3 umowy, a także porozumienie z kilkoma producentami szczepionek. Tymi umowami planujemy zabezpieczyć rezerwację na kilkaset milionów dawek. Zwiększamy zdolności produkcyjne. Bardzo przepraszam, telefon z apartamentu. Słucham? Tak? Oczywiście. Dziękuję. Do departamentu właśnie dotarła bardzo ważna wiadomość, zdarzenie, które może mieć wpływy na losy świata. Połączmy się w relacji na żywo. Kończymy już. Cieszymy się, kochani. Niech nasza radość nie ma końca. Nie zostawiajcie tego dla siebie. Dzielcie się tą radością. Przesyłajcie innym linka. Niech cały świat się dowie, że Zbawiciel przyszedł na ziemię. Jesteśmy świadkami wydarzenia, które pozostawi niezatarty ślad w dziejach ludzkości. Narodzenie Syna Bożego przynosi nadzieję dla udręczonego człowieka. Przesyłamy oficjalne życzenia oraz dary od przedstawicieli władz krajów z całego świata. Tak właśnie wyglądałoby pierwsze Boże Narodzenie w czasie pandemii. Dokonało się ono 2000 lat temu, ale co roku przeżywamy je na nowo. Przed nami kolejne Boże Narodzenie i z tej okazji składamy wszystkim serdeczne życzenia.